Pierwsze podejście do degustacji posiłków liofilizowanych storpedowała pogoda? Nie, kobieta, która przemiło zagadała i po paru minutach poprosiła o numer mojego telefonu, namiar na fejsa, a także zaprosiła na kawę. Towarzyszyły jej dzieci, które swawolnie hasały wokół mojego ognia. W takich warunkach nie przywykłem nagrywać. Siemanko. W tym filmie będę lał wodę, którą najpierw doprowadzę do wrzenia, a następnie przeleję do paczki, celem sprawdzenia, czy liofilizaty z Decathlonu są zjadliwe. Zapraszam do oglądania. Drugie podejście do degustacji odbyło się już w towarzystwie ochrony i również na łonie natury. Dlaczego nie użyję turystycznej kuchenki gazowej? Bo wielbię ogień, a woda z prawdziwego płomienia nadaje potrawie głębi. Ot taki fetysz. Jeszcze chwila, momencik, para buch, garnek w ruch i pierwsze co trzeba przyrządzić to herbatkę z własnego zbioru. Przyznam, że mocno ostrzyłem moje kubki smakowe na makaron bolognese z kawałkami wołowiny i delikatnie się zawiodłem, ale po kolei. Wielkiej filozofii w przygotowaniu dania liofilizowanego nie ma. Otwierasz opakowanie, zalewasz wrzątkiem do wyznaczonej w środku linii, w tym przypadku poziom numer 6, dobrze mieszasz, zamykasz i czekasz 8 minut. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na etykiecie. Zamknięcie strunowe szczelne, nic nie przecieka. Wskazane jest potrząsnąć paczką i zwrócić uwagę na zakamarki wewnątrz opakowania, do których być może nie sięgnie łyżka, aby elegancko wszystko przemieszać. Jak smakuje bolognese? Mam wrażenie, że danie jest troszkę mdłe, smak płaski bez wyrazu. Być może doprawienie pieprzem lub papryką wzbogaci doznanie. Warto dobrze wymieszać, bo czułem między zębami, cudzysłów, piasek, a to znaczy, że nie wszystko zostało odpowiednio zmieszane. Nie jest to posiłek, którym najesz się do syta, ale też nie o to tu chodzi. Zjesz na przytrzymanie, rozgrzanie i okej. Piurę ziemniaczane z mięsem wołowym i serem. Oczywiście czynność przygotowania identyczna jak z poprzednim posiłkiem. Nie ukrywam, uwielbiam ziemniaczki, kartofelki, pereczki w każdej postaci. I tutaj było bardzo miłe zaskoczenie, bo spodziewałem się podobnej historii co do makaronu bolognese. Piurę naprawdę smaczne, delikatne, maślane, ser lekko wyczuwalne, aczkolwiek przed zalaniem wrzątkiem trochę śmierdzi z paczki. Mięso bez zarzutu. Polecam. W lesie nam trochę zeszło, grzybki, spacerek i niezbędne czynności związane z nagrywaniem, więc trzeci posiłek przygotuję w domu. Zupa pomidorowa z makaronem. Nie jest zła ani wybitnie dobra. Smak lekko słodko-kwaśny. Pomidory na pewno czuć. Na mój zmysł smaku wystarczy delikatnie doprawić i powinno być znacznie lepiej. Jest to zupa wegetariańska, więc klasycznego smaku pomidorówki nie będzie przypominać. Korzystając z okazji, że pod ręką miałem gorący kubek, zestawiłem obydwie zupki dla porównania. Okej, więcej te zupki dzieli niż łączy, łączy tylko woda, pszenica, sól i cukier. Z moich obserwacji wynika, że gorący kubek jest bardzo popularną zapchaj dziurą w trakcie zlotów, spotkań w plenerze itd. Pomijam kwestię ceny. W smaku zdecydowanie lepiej wypada zupa z Decathlonu, skład jest również o niebo lepszy. Gorący kubek waży 19 gramów, a dekatlonowska zupa 45 gramów. O wartości energetycznej nawet nie wspomnę, bo różnica jest kolosalna. Ta dywagacja zmierza do tego, w co zaopatrzyć się na wędrówkę po lesie czy wycieczkę rowerową. Mowa o gotowcach do przyrządzenia w parę minut. Każdy z osobna widzi to inaczej i dostosowuje racje żywnościowe do swoich potrzeb i możliwości. Jeśli chodzi o mnie, to piurę ziemniaczane i pomidorowa będą wrzucone do mojego magazynu żywnościowego na trudne czasy. To tyle, do następnego, hej! A ja wolę zjeść w domu, niż biegać po jakimś lesie.